Cześć, ja jestem Cedi i witam was w trzecim odcinku serii Zagrajmy w Monochroma. Trafiliśmy sobie do... na jakąś stację. Stację pociągową, zobaczymy co nas czeka w tej chwili. Jak na razie, fabularnie, no, nie za dużo się dzieje w tej grze. Liczę na to, że ten rozdział, bo zaczynamy sobie właśnie drugi rozdział gry, wprowadzi coś ciekawego, wprowadzi coś nowego. Zobaczymy, przekonamy się mam nadzieję niedługo i mam nadzieję przekonamy się pozytywnie. Zobaczmy co nam pokazuje ten znak. Niestety jest strasznie ciemno i ciężko cokolwiek tutaj zobaczyć. No są cały czas te plakaty, które widzieliśmy już wcześniej, więc nic za bardzo nowego się tutaj dowiedzieć raczej nie dowiemy. Ale cały czas ten znaczek M, znaczek tytułowy, znaczek monochromy, tak? Oh, fuck, siema! Siema, co tam? Widzę, że się nie patyczkujesz z tymi patyczkami i skrzynkami. Mam nadzieję, że mam iść na prawo. Mam nadzieję, że taka jest dobra droga. Ale te sceny pościgowe są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo... Oh, fuck. Puść się, skacz. Nie. O co tu chodzi? W tym momencie po prostu zejdźmy na dół i nie czekajmy aż tam platforma zjedzie na dół. Okej, puszczaj się. Dobra, wydaje mi się, że... Fuck, łap się tego. I... Cały czas leci za nami. Okej, mam nadzieję, że... umie skakać. Dziwne by było, żeby nie umiał. Fuck. Dobra. Czy właśnie... Wiem. Powiedzcie, że o to chodzi. Powiedzcie, że chodzi o to, żeby ten samochód mu na głowę zrzucić. No jak na razie... Chyba uciekliśmy? Tak bym strzelał tutaj? Czyżby? Może nie będę się wracał do tego samochodu i sprawdzał, czy da się go zepchać, bo prawdopodobnie się nie da, skoro wszystko się uspokoiło. Udało nam się uciec z tej stacji kolejowej. Wraca do nas jakiś ciekawy motyw muzyczny i mamy światło. To znaczy, że mogę tu zostawić brata, czy to właśnie muszę zrobić? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie gdyby nie było powodu, to by nam tego światła tutaj nie zostawiali. Czy to całe miasto jest w ogóle jakimś wielkim połączeniem, takim wiecie, wielkim cyborgiem, wielkim jednym? Coś? Bo te platformy wyglądają dziwnie. Nie wiem. Taka technologia strasznie zaawansowana w latach 50. No, ciekawe. Ciągle nie wiem w jakim kraju jesteśmy, czy w jakimś wymyślonym, czy się tego nigdy nie dowiemy, zobaczymy. Jak na razie te zagadki są naprawdę takie, no zwykle w większości, niezbyt ciekawe. Musicie chyba sami przyznać, że to wszystko się powtarza, robimy to samo po raz któryś tam z kolei. No i no cóż, zobaczymy jak to się dalej potoczy. Trafiliśmy do jakiegoś miasteczka w końcu. Myślałem, że ktoś w jakiś ten... No, na jakiejś trąbie gra, dmucha czy coś. Ale to tylko taka muzyczka się załączyła. Mogę tam jakoś na górę wskoczyć? Ten hydrant tak na czerwono się świecił, jakbym miał coś z nim zrobić, a... Cześć piesku, gdzie jesteś? Słyszę cię, ale nie widzę, więc nie pomogę ci, sorry. A czy mogę to pociągnąć, czy mogę tu wskoczyć na górę? Więc będę... Mogę wskoczyć do budynku? Okej. Zamyka się okna, pamiętajcie wszyscy. Złap się teraz za tą linę. Na szczęście żadne ubrania nie są zawieszone. Chociaż raczej wielkiego problemu by nam nie sprawiły. No ale kto wie. Czy mogę na przykład tutaj gdzieś zajrzeć? Nie mogę po lewej stronie nic zrobić, więc po prostu wchodzimy na górę cały czas. Chyba, że do tego budynku, nie na dach, okej. O. No siema. Co tam? Tańczymy? Nie?
Czy nie zastrzelisz mnie, gdy podejdę? Okej, nie wydaje się zbyt agresywny. No zginąłem, wiem. Checkpoint nas tutaj powrócił do tego robota, nie wiem, mam coś z nim. Okej, mogę sterować robotem. Mogę jechać w górę, mogę jechać w dół. W lewo, w prawo. Okej, ciekawy motyw, ale do czego nam to będzie służyć, to jeszcze nie wiem. Chyba, że teraz, gdy... A, nie mogę stąd wyjść. Wskakuj na niego. Mogę to obniżać i podwyżać, ale nie mogę tego obrócić, to jest naj... O, mogę wyjechać. Nieźle. Dobra, i teraz myślę bez problemu wskoczymy na górę. No, kolejna ciekawa mechanika. Mówiłem, że troszkę nudne te mechaniki się stają, ale... Gra zaserwowała nam roboty. No, nie da się ukryć, całkiem ciekawe mogą być ich zastosowania. Jak na razie mogliśmy nimi tylko jeździć i zmieniać wysokość. No, pytanie, jak to twórcy wykorzystają w zagadkach kolejnych. No ale klimat tego miasteczka i ogólnie klimat w tej grze, dzięki tym kolorom, jest zachowany genialny. Mogę tu spokojnie raczej... Serio? Tym razem przeżyłem? Spoko. Byłem pewny, że zginę, skacząc z wysokości. I co, tu po prostu skoczyłem i mam wrócić? Ważnie? Tak trochę nie czaję. No tam już nie wskoczę. Tego też na górę nie zabiorę. Tuż coś się świeci na czerwono. No właśnie, co to zrobi? Coś to zrobiło? Bo tak ten nie zauważyłem, szczerze mówiąc. Chyba, że tam na górze światło się pojawiło. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy wcześniej tam było. Jeśli tak, to będę mógł tam zostawić brata i... No, iść gdzieś na prawą stronę. Tak? Okej. Mogę go tu zostawić, więc na pewno o to tu chodzi. Raczej tak sobie tego twórcy nie zosta... Ciągle nie rozumiem, o co chodzi w bujaniu się w tej grze. Nie wiem. To tak działa nieresponsywnie ani... A teraz biegnę w miejscu. Nie rozumiem. Aha, nie mogę brata zostawić, no jasne. Czy mam to po prostu rozbujać? Na to by wychodziło, więc złap się za koniec, żeby największą tutaj dynamikę złapać. I skocz tu. Podnieś szybko brata. Mam nadzieję, że to cały czas będzie z tą samą prędkością się bujało. I... Okej. No. No i nie mogę się puścić tam. Od razu, więc... No właśnie takich rzeczy w tej grze jest dużo, tak jak skoczę i nie mogę się ruszać, jak właśnie te liny dziwnie działają. No, brakuje takiego płynności właśnie w tej grze. Ale nie rozpływajmy, nie rozgadajmy się teraz o mechanice gry, bo coś tu się zaczyna chyba dziać. Muzyka się troszkę zmieniła, mamy jakiś domek, z którym raczej nic nie zrobię. Nic tu... Ta woda... Okej. Bałem się, że znowu wpadnę do wody i wszystko się zapali czy coś. Oh fuck! Skąd ty... Okej. Te sceny pościgowe co jak co, ale są naprawdę świetne. Teraz szybko łap się drabiny. Mam nadzieję, że nie umie wchodzić po drabinie, ale on... Nawet potrafi lewitować, jak mam go pokonać? Pieprzonego, nie wiem, cyborga. Dobra, teraz postarajmy się jakoś wskoczyć na tamtą drabinę i... No jakoś to zrobić, bo... Z lewitującym gościem może być ciężko się ścigać. Teraz nie ryzykujmy za bardzo skacząc w połowie drabiny. To nie jest limbo, niestety. Gdzie jest wręcz perfekcyjnie to wszystko zrobione. Nie będę narzekał, postaram się nie narzekać więcej aż do zakończenia gry, ale pewnie będę, bo... Bo tak już mam. Okej. Nasz gość ciągle nas goni i nie zamierza przestać. Poszukajmy jakiejś tutaj pułapki na niego, którą możemy tutaj wykorzystać, chyba że... Okej. Cóż, czyżby... Czyżbyśmy jakoś uciekli? Nie wyglądało to w żaden... Nie sugerowała ta akcja, żebyśmy uciekli, ale najwyraźniej... Najwyraźniej tak się właśnie stało. Okej, co? Ukończyliśmy rozdział? Nie wiem. Nie będę jeszcze może kończył odcinka. W sumie zobaczę zaraz pod escape'em. Ładowanie.
Nie, dopiero... Znaczy zaraz skończymy rozdział. Zostały nam chyba 4 plansze, czy jakoś tak. Ale porwaliśmy wielki balon i odlatujemy. Nie mogę teraz chyba sterować w żaden sposób. No wygląda to ślicznie, ale co się dzieje? Fajnie by było wiedzieć. Boję się, że zaraz wiecie, strzeli ktoś nam w ten balon i wszystko się rozleci. Ale to miasto. Takich wieżowców w latach 50. nie było. Nie było, na pewno. Jestem tego pewny w 200%. Nie tak, alternatywna rzeczywistość, jakby nie patrzeć. Już gra mi dała możliwość sterowania i... Mogę to puścić? Tak? Rozerwie się? Nie, czyli muszę to jakoś doskoczyć tam? Nie tak. Dobra, po prostu wystarczyło zbiec. No i tyle. Mogę tu brata zostawić? Nie za bardzo. A nie mogę tu na górę mogę. Okej, okay, nie wiem. Nieważne. Mamy tu maszynkę, która chyba może czymś sterować i w górę i w dół. No właśnie, tylko... do czego nam to posłuży? Nie widzę tu żadnego miejsca, gdzie mógłbym zostawić... Czemu to zjeżdża? Spróbujmy na początek zostawić to na samej górze. Bo do tego nie doskoczę. Nie, nie ma szans, żebym do drabiny doskoczył. Czy to ostawia się... Aha, to po prostu zjeżdża z czasem, więc weź to na samą górę. Bo to wydaje mi się najlepszą... No, come on. Come on, doskoczysz tam? Nie doskoczysz. Weź ją... No, łap to. Okej, okay, nie tak. Troszkę wyżej. No, to sterowanie, naprawdę. Dobra, robię coś takiego. Tutaj wskakuję i łapię się drabiny. Jakimś sposobem to zadziałało. Wydaje mi się, że teraz muszę coś zrobić, żeby na przykład zrobić sobie drabinę z góry. Czy coś w tym stylu. Chyba, że tymi drzwiami mogę chodzić. Nie. Tam też są schody w tle, ale też raczej nie działają tutaj. A, bo tu jest druga drabina i w tej... Znaczy druga winda i tym razem mogę tu brata zostawiać. W takim razie zostawię go. I mogę go tu... No, zagadka zrobiła się naprawdę trudna. Mogę go tu zawieźć na górę. Ale raczej... Tak, samemu nie wejdę, więc... Chodzi tu raczej o to po prostu, żeby... zabrać go na to piętro. W takim sensie, że... Biorę to na samą górę i jak najszybciej sta... Nie zawieź mnie teraz, nie rób tego. Nie rób tego, starszy bracie. Czemu nie mogą schodami wejść po prostu? No błagam. Ja wiem, że 2,5-wymiarowa platformówka, ale no błagam. Teraz robię coś takiego. Łapię się tego i miejmy nadzieję, że zdążę dobiec, zanim on tam poleci na dół, czy cokolwiek on tam planuje zrobić. Okej. Okay. Wydaje mi się, że zdążyłem. I jeśli teraz zdążę tylko... Skacz! Okej. Mam nadzieję, że udało nam się w ten sposób dotrzeć do... Najgorsze, że w tym momencie nie mogę brata zostawić tutaj. A, okej. Okay. Ślepy jestem. No nie zauważyłem tego przełącznika. Jeśli ten przełącznik jest tutaj, no to spoko. Wydaje mi się, że zagadka rozwiązana. W ogóle to miasto w tle epicko wygląda po lewej stronie. Zjeżdżasz na dół? Okej. Nie było większego problemu. Całkiem fajna zagadka. Narzekałem na te słabe zagadki, no i gra najwyraźniej posłuchała. Szkoda, że tak późno, ale ważne, że posłuchała. Jakaś dziwna platforma. Nie mam pojęcia jeszcze, do czego nam tu posłuży. Doskoczysz? Okej. Znowu tutaj ciekawy motyw muzyczny się w tle załącza, więc postaram się jakoś nie przerywać go. Bo wydaje mi się, że muzyka naprawdę jest najlepszym elementem tej gry.
nie mogę tego tu zostawić, bo to światło najwyraźniej za daleko nie pada. Z tego zeppelina wielkiego. To wygląda niebezpiecznie. Podobnie jak to. Nie wskoczę w żaden sposób w tym momencie tam, więc no muszę. Muszę po prostu tu zejść. Łap się drabi... Okej. Okay. Jak chcesz? Tak też mi się podoba. Mam tu zostawić brata, jeśli rozumiem. Nie wiem, czy... Okej. Okay. Nie jestem pewny, do czego ta zagadka jeszcze zmierza. Znaczy, nie jestem właściwie pewny, po co mam go tu zostawiać. Znaczy, no sam nie wyskoczę stąd, ale z nim też. No nie wiem, nie wiem. Nie kminie troszkę. Nie kminie troszkę przez to, że po prostu on nie doskakuje tam na samą górę. Może... Okej. Okay. Trzeba było po prostu nacisnąć strzałkę do góry i... bez strzałki w prawo, więc no... Po raz kolejny sterowanie jest takie strasznie, strasznie nieintuicyjne. Dobra. Wyczekajmy dobry moment. Nie wiem, co to za czerwony kwas, ale nie chcę się przekonać na własnej skórze. Teraz muszę jeszcze przejść na drugą stronę. Mam nadzieję, że nie dosięgnie mnie ten kwas. Okej. Tym razem... Właśnie to też jest nieintuicyjne. Kiedy się zginie, upadając z dużej wysokości, kiedy nie. No, zawsze można po prostu nie ryzykować, ale czasami fabularnie musimy skoczyć z dużej wysokości. Narzekam. Podnoś brata i możemy spokojnie wyjść z tej... Z co tokolwiek jest. Wielka beczka ze światłami. Nie. Nie widzę sensu, że istnienia czegoś takiego. No chyba nie wiem, że to jest wielki robot, ale po co wielka tuba w wielkim robocie by była. Cokolwiek. Po prostu... O nie. Dobra. Oni są śmieszni. Tak, tacy łysi jest zawsze z fajką. Okej, okay, wskakuj do... Wskakuj na windę, jak chcesz. Czemu nie? What? Okej. Okay. Okej, okay, spoko. Rozumiem. Mam jednak wskoczyć do windy. Dobra, może po prostu nie skaczmy do tej windy, tylko w nią wbiegnijmy, tak jak w którejś... Powiedziałem nie skaczmy skacząc. No, okej. Okay. Na szczęście się udało. Tylko, że... No właśnie, on... Tutaj... Nam... Troszkę... Przeszkadza. Dobra, i... Lecimy. Okej. Okay. I zakończyliśmy sobie rozdział, czyżby? Zaraz zobaczymy. Te loadingi zawsze może coś podpowiadają, no ale nie, jedzie jakaś kobieta w sklepie i kupuje sobie, nie wiem, stringi. Spoko. Jesteśmy w jakimś mieszkaniu, sprawdzę, upewnię się... Nie, to jeszcze nie jest koniec rozdziału, ostatnia zagadka, ostatnia tutaj rzecz przed nami. Podobnie spotykamy naszego przyjaciela robota. Nie wyważysz drzwi. A... jakby się dało go obracać, to by był zdecydowanie bardziej pomocny, ale już wiem, nie jestem ślepy. Nie zobaczyliście to 10 minut przede mną, ale uwierzcie mi, gdy ogląda się filmika, gdy się gra, no inaczej się postrzega to wszystko troszkę. Raczej patrzy się na cały ekran, a nie skupia się na całych bohaterach. No, inaczej to jest po prostu. Po prostu inaczej. I widzicie na dole pewnego kolegę, którego już dobrze znamy. Więc... Ponownie uciekajmy. Miejmy nadzieję, że nie użyje swojej magicznej lewitacji, żeby nas dogonić. Co tam w telewizji jest? Jakaś propaganda. Bo to wiecie, takie czasy. Znaczy nie wiem właśnie, jakie to czasy i co w tym świecie alternatywnym się dzieje, poza tym, że są wielkie... roboty, cyberpunk... Nie cyberpunk, tylko... jak to się nazywa? Znowu zapomniałem. Steampunk, no właśnie. Myli mi się to zawsze. Okej, okay, uciekliśmy. Czy to jest jakaś taka baza? Nie. Na pewno tak wyglądało, jakby tu jakiś teleskop był czy coś. Złap się tego. Nie! O, przeżyłem. Okej. Okay. Chciałem się od razu złapać tej dźwigni, ale nie udało mi się, więc zrobię to po raz drugi. Znaczy, za drugim podejściem, powiedzmy.
takim bardziej poprawnym. Okej, jeśli dobrze rozumiem. W jakiej grze? Tak, ponownie. No, gra na pewno wzorowała się bardzo mocno na Limbo. Nie da się tutaj odmówić. Bo taka sama zagadka z wodą, jestem niemal na 99% pewny, była również i tam. Ale czy to źle? Troszkę może? Nie wiem. Może nie. W każdym razie mówię, że coś podobnego było w Limbo. Nie jestem pewny, bo dawno w tą grę grałem. Jakieś pół roku temu. Więc czy to dawno, czy niedawno, kwestia względna. Mam nadzieję, że chodzi tu o to, że mam tu skrzynkę pociągnąć. I potem na niej jechać na górę. Czyż nie? Chodź tu, skrzynko. Okej. Okej, udało się ją wciągnąć. Nie chcę tutaj jakoś przerywać, bo ta muzyka w tle gra. Nie chcę psuć klimatu. No, i teraz spokojnie sobie wydaje mi się... Nie, chciałem tu deskę jeszcze... chciałem tu skrzynkę jeszcze bardziej na prawo pociągnąć, ale to był zły pomysł. Okej, i teraz zrobiłem to tak jak chciałem i teraz po prostu nie będę się ruszał, po prostu poczekam i... mam nadzieję, że uda mi się wyskoczyć prawą stroną tego budynku i złapać za tą linę, którą już... tu po prawej stronie widzimy. No, nareszcie przyspieszyło, dzięki, gro. Ale to... strasznie słaba sekwencja. Znaczy, bardzo przyjemna, tylko że... wolna. Robienie tego po raz drugi to nie jest przyjemna rzecz, naprawdę. Ja rozumiem, że zginąłem poprzednim razem przez swoją winę, ale no słabo. Dobra, teraz łap się za tą linę i... no, miejmy nadzieję, że nie czeka nas tu kolejna walka z tym... nie wiem, strażnikiem, nazwijmy go po prostu w taki sposób. I miejmy nadzieję, że był tu gdzieś checkpoint, bo nie chciałbym zaraz zginąć i po raz kolejny tamtą sekwencję robić na pewno był. Dobra, zostawmy cię tutaj. Zobaczmy, co robi ten. No właśnie, mamy teraz w tym momencie dwa. Oh shit, wracaj. Nie. Fuck, nie. Dobra. Ty zostajesz tutaj. Szkoda, że nie chcesz mi pomóc czy coś, ale rozumiem, jesteś mały i głupi. Nie ma problemu. Co to robi? Dźwig. Czy dźwigiem zniszczy szybę? Dźwigiem zniszczy szybę. Teraz dobrze go rozhuśtać i... Okej. Nie będę oczywiście teraz biegł do drugiej dźwigni jeszcze, która prawdopodobnie, nie wiem, zrobi tu podkładkę, żeby nasz brat nie spadł i się nie utopił. Tylko po prostu, nie wiem, popłynie dalej, albo zdążę go wtedy zabrać po prostu stąd. Zobaczymy, co ta dźwignia robi, bo jeszcze nie udało mi się jej pociągnąć. Właśnie przez tą szybę. Głupią. Dobra. Mogłeś... to... Czemu nie współpracujesz ze mną, gro? Okej, po prostu otworzyło nam drzwi i musimy liczyć na farta, że uda nam się to przeskoczyć. Na farta. Na to, że w dobrym momencie nacisnę strzałkę w górę i... na szczęście się udało. Nie wiem, czy mam się bać, gdy kamera troszkę podjechała do przodu. Raczej nie. No i gdzie jesteśmy? Wygląda jak taka stacja właśnie pociągów, ale zdecydowanie raczej nią nie jest. Centrum handlowe, bez kitu. Jakieś takie ciekawe centrum handlowe. No... jestem niemal pewny, że jesteśmy w jakiejś Rosji czy czymś w tym stylu. Może to przez ten czerwony kolor wszędzie. Nie wiem. A czy to nie jest kolejny rozdział? Ciężko powiedzieć. Może jest, może nie jest, ale... nie było jeszcze takiego loadingu po rozdziale, który wydaje mi się jest, więc... zobaczmy, co tu uda nam się w tym centrum handlowym zrobić. Mamy ciągle te plakaty z robotami i... dziećmi. Nie wiem do końca, co to znaczy, ale te roboty, jak już wiemy... no przynajmniej z nami... współpracują. Wezmę. Nie wezmę, bo nie mogę wziąć, okej.
Jak zawsze, spokojna muzyczka z windy. Spoko. Niestety była tylko w windzie, a przydałaby się tutaj. Zawsze w takich centrach handlowych jest jakaś żałosna muzyka w całych. Coś tam gra głośnego. Schody ruchome się nie ruszają. Nic dziwnego, chociaż światło niby wszędzie jest tutaj. Więc na brak prądu nie narzekają. Kuniki na biegunach. A kolejna winda. Więc po prostu cały czas ruszamy wyżej i wyżej tego. O, już jesteśmy na dachu nawet. Wielki znaczek M. I zbliżamy się do jakichś wielkich wieżowców. Czyżby to było wnętrze korporacji M? Czyżby? No wszędzie mamy te znaczki. Tutaj nawet wszędzie mamy te roboty, które się patrzą i patrzą. I patrzeć nie mogą przestać. Dosłownie patrzył się na nas tak tym swoim laserkiem. A my lecimy jeszcze wyżej, mimo że już myślałem, że jesteśmy na samej górze, na samym dachu, to jeszcze nas tu gdzieś zabiera. Pytanie dokąd? Nie ciągnij tego w tej chwili. Co to jest? A, po prostu szyba. Mogę wyjść? Nie. Po tej szybie będę miał zjeżdżać? Nie? Okej. Okay. Jesteśmy jeszcze tutaj w tym budynku. I czy na pewno to nie jest już kolejny rozdział? Nie. Dobra. Jeśli dobrze rozumiem, mam w tej chwili pociągnąć to na dół. Nie. Nie mam tego pociągnąć na dół. Myślałem, że ta krata po lewej się nie zamknie i będę mógł, gdy to zjedzie na dół, wyjść lewą stroną. Ale nie mogę. Czy mogę tu brata zostawić? Mogę tu brata zostawić. Oczywiście nie chcę go... nie chcę, żeby winda zjechała z nim na dół, bo... Raczej by było ciężko po niego wrócić. Raczej by było to nawet niemożliwe, bym powiedział. To, co teraz musimy zrobić, to na pewno otworzyć sobie po prostu drzwi dla niego. Sobie dla niego, tak, to ma sens. O, nie. O. Okej. Okej, wywalił swoją fajkę i... O shit, no to się zaczyna akcja. Chodź robociku, nie wiem w którą stronę. Nie. Mam nadzieję, że jesteś ognioodporny, albo chociażby nie jesteś wybuchowy. Okej. Porwał nam brata i jeszcze nas tu chce spalić. Wskakuj tu. Mam nadzieję, że to jest dobra droga. I... lecieć na górę czy na dół? Na górę czy na dół? Na dół, okej. Na sam dół czy przez te drzwi? Kolejne pytanie. Dobra, ten... Fajnie ten dym się rozchodzi. Mogę tu wejść? Nie. Czyli zjeżdżamy jeszcze na dół. Okej. No i teraz dopiero pewnie będę mógł tu właśnie wyskoczyć tędy, tak jak wcześniej mówiłem, że tak to wygląda, że będę tutaj mógł zjechać. No i teraz... Teraz mam to zrobić. O shit, no... Straciliśmy brata, który cały czas tutaj był... No naszym tutaj główną rzeczą. Wydaje mi się, że on był chory i... Musieliśmy zanieść go do szpitala. To też by miało w sumie sens. Fuck, po co skoczyłem? Było w sumie takie oczywiste troszkę, że w pewnym momencie coś z tym naszym bratem musi się stać, bo chyba w każdej grze, w której kimś się opiekujemy, ten ktoś może mieć w pewnym momencie problemy. Skacz. Teraz nie skacz. Okej. W tym momencie poprzednim razem zginęliśmy. Dobra. I teraz... Nie. Co się stało? Okej. Na czym ja jadę? Co się właśnie dzieje? Nie wiem, czy mogę tym jakoś sterować. Najwyraźniej nie. Najwyraźniej jest to po prostu taka scena. Okej. Scenka.
Czy idziemy do kanalizacji? Tak jest, okej, tak więc tutaj się z wami pożegnam. No nareszcie coś w grze zaczęło się dziać i... No i zobaczymy. Teraz naszym celem jest oczywiście odnalezienie tego frajera, który nam porwał brata i oczywiście uratowanie brata. Dowolny klawisz. I trafiliśmy właśnie do fabryki jakiejś, tych robotów najwyraźniej. Czyż nie? Okej, ale jak mówiłem, tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu oceny i... Do zobaczenia w kolejnym. Zostały nam dwa rozdziały do przejścia, czyli jakieś cztery, myślę, odcinki. Do zobaczenia i cześć.